Witam serdecznie, drogi widzu, na kanale Szoteł. Kto nie subuje, ten pała, a ja was zapraszam również na twitch.tv/diablo6, gdzie odbywają się codzienne transmisje na żywo. Także mam nadzieję, że następnej nie przegapisz. Dzisiaj będziemy sobie oglądać jakiś tam film Książula sprzed tygodnia. Niech będzie, bo dosyć krótki była, mówi. A zobaczymy, znowu coś o kebabikach. Czemu nie? Kebab z TikToka w prawdziwym życiu. Witam was bardzo serdecznie. Nadal, słuchajcie, jesteśmy w Słupsku i dzisiaj pójdziemy sobie do... Tomki w Dubsku. ...do jednego takiego kebaba. Jak wiecie, albo nie wiecie, nie wiem, w jaki algorytm wpadliście na przykład na TikToku. Jeśli taki jak ja, czyli kebabowy, no to pewnie wyświetlają wam się te profile różnych kebabowni. Właściciele niektórych z nich starają się promować swoje biznesy TikTokami, nagrywają różne scenki, ogólnie pokazują życie restauracji itd., itd. Co za tym idzie, wiele restauracji, wiele kebabowni zapraszają nas do siebie. Jedni to robią dosyć subtelnie, drudzy mniej. Czużulo! Czużulo, gdzie jesteś? Słuchaj, cały czas na ciebie czekamy. A ten gościu jest, wydaje się, że całkiem zajebiste te kebaby robi, nie? No i cię wypatrujemy i dalej cię, słuchaj, nie ma. Padasz do mnie nakleić muela. Czużulo! Ale... no to giga chujowa ten, reklamka. Imo. Chociaż te kebaby u niego, u Rudego, wyglądają całkiem zajebiście, ale takie chodzenie i nawoływanie, żeby przyszedł na chama, no kurwa, nie zbyt, sorry. Mieszany czeka na ciebie! Niektórzy też nie ukrywają swojego żalu, jeśli do nich nie dotrzemy w takim czasie, jak oni by chcieli. Ten to wszędzie się sprzeda, Książulo już nie. Książulo mu do pięt nie dorasta. Zwykła faja, a Książulo dobry typek. Goń się, dziadu! Czekam na walkę Mister Krycha i Książulo. Krycha go dowali. Chłopie, Książulo. Serio? Do pięt nie dorasta. Książulo! Nie przyjeżdżaj. Jeszcze jeden komentarz i blok. No niestety, jest jak jest. To, czy robią to z sympatii do nas, czy z chęci po prostu rozgłosu, promocji, widząc to... Ale ja to kurwa trochę nie czaję tego, no przecież oni sami srają do miski, to jest taka głupota. To się dzieje w niektórych lokalach, które dostaną muala, albo po prostu nam tam smakuje. Myślę, że może tutaj czasami chodzić o rozgłos, ale dzisiaj jest troszeczkę inna historia, bo to jest głębsza akcja, stary. Idziemy do kebaba, który się nazywa 76200, chyba? 76200 w Słupsku. I to jest gość, który nas zaprasza tak naprawdę od prawie że naszych pierwszych filmów, bo nie wiem, czy pamiętasz, była taka akcja, jak nagrywaliśmy kiedyś w Lublinie test Piri Piri, to było, nie wiem, z 2 lata temu pewnie już. Siedzieliśmy wtedy w samochodzie, czekaliśmy na kebab i zapukał do nas w szybkę gość. I to nawet jest na filmie, ja wam tutaj to wstawię. On powiedział chyba wtedy coś w stylu, że... O, nie wstawiłeś. Jest właśnie na szkoleniu, że przyjechał do Piri Piri na szkolenie i będzie otwierał swój lokal z Piri Piri właśnie w Słupsku, 76200. Siemano. Siema. Jak coś, to zapraszamy do Słupska, 76200 lokal. Nowy się otwiera, idziemy właśnie na szkolenia z mięsa, będziemy od niej brali, z Piri Piri. Ale to no, tutaj, kebab, w Lublinie? Nie, w Słupsku. A, w zapraszamy Słupsku. Do Słupska. Okej. Okay. Więc pozwiedzasz trochę. Wpadniemy, wpadniemy. Wyszli mi na Insta najlepiej. Dobra. Adres i to, co powiedziałeś teraz. Siema. Dzięki. I od razu nas wtedy zaprosił. Z tego co wiem, to już chyba działa z rok, no bo ja śledzę. Znaczy, no dobra, okej, okay, no takie zaproszenie to okej. Okay. Jeszcze jak nie było to jakoś nachalne, on to mógł wyciąć z filmu, a wstawił to. No dobra. Kebaby, mimo że tam się nie udzielam. Chyba, że to nie było w filmie. Ja to wszystko obserwuję, tak? Staram się, że tak powiem, być z branżą na bieżąco. No i co, no on ma ten kebab. Ostatnio nawet zrezygnował z mięsa z Piri Piri. Z tego co wiem, teraz już ma chyba swoje produkty, jakby sami to wszystko robią. Takie rzeczy lubimy sprawdzać. No bo jakby miał to mięso z Piri Piri, no to po co mielibyśmy tam jechać? Kolejny lokal z tym samym mięsem, tak naprawdę może się różnić tylko sosami. Także nie byłoby to ciekawe. A ciekawe jest to, że to już jest kolejny lokal, który rezygnuje z mięsa Piri Piri. Tak samo było w Karpaczu z tą dziewczyną. Ja się obawiam, że to mięso Piri Piri rzeczywiście może być mięsem, które im jakby bardziej masowo jest produkowane, tym jest, no, traci na wartości, nie? Każdy towar, który jest taki... mocno komercjalizowany, nie? Ona też miała z Piri Piri, zrezygnowała. Ten gość nawet na Starzyniaku, u którego byliśmy, też mówił, że miał Piri Piri, teraz zrobi swoje, bo już to Piri Piri to coś tam. Także kebabownie rezygnują z kupowania mięsa gotowego od innych kebabowni i starają się robić coś swojego i to lubimy, dlatego pójdziemy tam to sprawdzić, ale no wiemy, że ten gość nas zna, wiemy, że tak naprawdę ten gość na nas czeka od 2 lat, więc nie zrobimy tego normalnie, nie możemy tutaj zaryzykować tym, że my dostaniemy giganta, a normalna osoba tak naprawdę nie wiemy, co dostaje. Idziemy tam normalnie z kamerą, wjeżdżamy tak jak zwykle. Wchodzimy, normalnie zamawiamy kebab, idziemy na kamper, ważymy to, sprawdzamy co to jest. Mualan może być już lekko spalony przez swój tatuaż i przez to, że no ogólnie może być spalony po prostu, jakby jest cień szansy. Ale spalona nie jest Marta, która może zadzwonić, po prostu zamówić to z odbiorem i wtedy Mualan to odbierze, to już wtedy nie będzie ważne, czy on jest spalony. Kto to jest Mualan? To jest ktoś u nich w uniwersum, jakiś kurwa typek, co tam był jego agentem, tak? Który odbierał za nich zamówienia? Kognito, porównujemy je do siebie, sprawdzamy smak, sprawdzamy ilość, porcje i zobaczymy, czy
jest to do polecenia, do ominięcia, do zjedzenia, zapomnienia i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze... To ta osoba, która się nie pokazywała i zamawia za nich, okej, no. Idziemy po kebab. Słuchajcie, przekminiłem, że przecież jak Marta będzie dzwonić do nich po kepsa, to możliwe, że im się wyświetli numer, że to jest telefon z Warszawy, więc będą mogli coś podejrzewać, jakby chcę 100% zachować... No, myślę, że już kurwa, chociaż... Wiecie, kiedy jest dziwne? Bo dla nas to by było takie bardzo pojebane, nie? Żeby podejrzewali, że o kurwa, to może być Książulo, bo ktoś jakiś numer z Warszawy będzie zamawiał kebab, bo z Warszawy dzwonią, więc o, będzie przypał. No, ale rzeczywiście, kurwa, u niej... On jest... Ostatnio gdzieś widziałem porównanie chyba u Awięca, że on robi lepsze zasięgi aniżeli Kanał Zero, na który jest wydawane setki tysięcy, jak nie ponad bania złotych miesięcznie. A gościu kurwa robi to za bezcen tak naprawdę, byle pojechać, nakręcić coś kurwa kamerą, popierdolić, nie? Tutaj tą anonimowość. Więc możliwe, że aż tak abstrakcyjne rzeczy się dzieją, nie? Spotkaliśmy ziomeczka, jest naszym widzem. Zapytałem, czy chce wziąć udział w akcji zamówienia kebaba. Powiedział, że tak, więc najpierw my idziemy tam. Potem przyjdziemy do ciebie i ty pójdziesz po nas. To możesz tu poczekać na nas chwilę? No. Dobra. Zobaczą to zdjęcie i... Pewnie, no. Na razie nie wrzucaj foty. Tak, nie wrzucaj fotki i poczekaj tutaj chwilę na nas. Dobra, wchodzimy. Dzień dobry. Jak kurwa tutaj chłopak się spojrzał. Czekaj na nas chwilę? Dobra. Zobaczą to zdjęcie i... Pewnie, no. Na razie nie wrzucaj foty. Tak, nie wrzucaj fotki i poczekaj tutaj chwilę na nas. Dobra, wchodzimy. Jakby Boga zobaczył, chłop tu się spojrzał. Matko Bosko, Książulo przyszedł, ten od kebabu. Dobry. Hej, na szybę są umyć pod naklejkę. Okej, okay. Ja już nie mam naklejek. Dobra, co mamy za mięso? Okay. Karkubeczka kurczak dzisiaj. Karkubeczka kurczak. Wiesz co, to ja poproszę mieszany małego, nie wiem, pitę macie? Co macie? Mamy pitę, mamy tortille, mamy to czarne bułki. To pitkę poproszę mało. W zasadzie to 25 zł za odcinek, bo tyle kebab kosztuje. Kurwa, czajcie? Ile robi na przykład wyświetleń u niego? To jest 13-minutowy film. Ten akurat dużo... Znaczy, o kurwa, dobra, dużo nie zarobi. Jak to jest 13-minutowy odcinek i ma 1,5 bani, ja nie wiem jakie ma reklamy, ale no... No do 10 tysięcy? Stawiam, że tak do 10 koła między... Więc kurwa, bardziej takie rozszerze widełki, więc 6 a 15 tysięcy. Nie mam pojęcia, jak wyglądają reklamy na jedzeniowym. Mieszano i to będzie wszystko. To już nie jest piri-piri, nie? Nie, mamy teraz wszystko własne. Dlatego jestem. Miło poznać. No, właściciel jest pewny siebie, jakby już tutaj szybkę czyścił pod naklejkę, voilà. No nie wiem, bo to jest wieprzowina, nie? Ale dobra, zobacz. To są, to ja pierdolę, są tak pojebane pieniądze już. Kurwa. Zazdroszczę, no, zazdroszczę bardzo mocno. Ale kto by nie zazdrościł? Miło było poznać, dziękuję. Podzielić na dwa plus montażysta, jeżeli mają, to i tak dużo. Stary, to są popierdolone pieniądze, ja mówię, ile wychodzi za odcinek, nie? Montażysta w najbardziej ekstremalnym przypadku będzie kosztował 500 zł. Miniaturę niech płaci w najbardziej ekstremalnym 100 zł. Omijając też fakt, że on filmy chyba sam montuje, no bo tu kurwa, on nie ma w ogóle montażu praktycznie, to jest cięcie i tyle. Kable kurwa cieś to zrobi, totalnie szczerze. Miłego, hej. Robimy tak, muszę. Nie mogę się odwrócić teraz do niego, bo on tu stoi w bramie. Uwielbiam tą robotę, szczerze. Dawaj, idź za nami, ale rusz za chwilę, dobra? Dobrze to wymyśliłem. Mega. Dobra, zajebiście jest. Musimy zamówić dwa, żeby się nie skapnęli, że takie samo zamówienie jest od razu. Mała pita, mieszane mięso, mieszany sos. Znaczy wiecie, że ja go nie chcę ekspozować i tak dalej, ale no. Gratuluję, no co? Weź to dwa razy. No. Dobra, i my czekamy tu. Kebabik za 28 zł. Tak jak już pewnie wiecie, tak jak mówiłem, kurczak i wieprzowina, proszę państwa, dosyć spory jak za 28 zł, a to jest mała wersja, więc nie wiem, czy oni tutaj tak dobrze dają, no czy wiadomo, co zadziałało. Czekamy na ziomeczka z kebabami, czekamy na wagę od Mualana i będziemy jeść. Dobra, mamy już wszystkie kebaby. Specjalnie powiedziałem ziomalowi, żeby zamówił dwa, żeby, nie wiem, na jakiś podejrzeń uniknąć. Dobra. Pierwszy lepszy store był od ziomka. Ziomeczek 460 i nasz. O kurwa. O kurwa. No, jest duża różnica. To nawet w wyglądzie widać, nie? Pokaż tego drugiego ziomala. O kurwa, ale fuck up. Ja pierdolę, jeszcze typy wiedzą, co on robi i tak dalej. I takie gówno odjebać. No come on. 450. To jest duża różnica.
ponad 100 gramów, tak? Ponad 120 gramów nawet. To ja może spróbuję tego normalnego, a nie tego wypchanego dla nas. No tak. To jest z rukolą, bo jeszcze nas pytali, czy chcemy z rukolą, czy nie. Czyli domyślnie ogólnie robią tutaj z rukolą. No a mnie zapytali, bo widocznie oglądają filmy i wiedzą, że na rukole często psioczymy. Powiem ci, że się nie spodziewałem, bo nawet ten szefu, ten właściciel, robiąc kebaba, nie wiem, czy mamy to nagrane, czy nie, ale mówił, że bez faworyzacji. Heizer faworyzował i stało się to, co się stało. Kurde, no myślałem, że nie dadzą się złapać, szczerze mówiąc. No przecież to ciągle robimy jakieś takie akcje już teraz i... Totalna kurwa głupota. No przecież... Ja oglądałem z 2-3 filmy tylko Książule i ja wiedziałem, że on coś takiego robi, nie? A tu taki anonimowy mualan. Drogie kebabownie, trzeba zawsze dawać tak samo, bo wychodzi kwas po prostu. To nawet widać, że stary, te dwa kebaby są takie same wagowo. Tak. Więc jakby to nie jest taka różnica, że rzeczywiście każdy kebab się różni. On się tłumaczył, że mu pita pękła. A to jest ten, co się tak niby tłumaczył, tak? To ja widziałem gdzieś jakieś tam urywki z tego, że mu się tłumaczył, że mu pita pękła i tak dalej. Ale to jest kurwa takie giga pierdolenie. Nie, no sorry, come on, kurwa. Akurat tutaj mu pita pękła i chciał zapierdolić. No nie w tym przypadku, no, mordo. Szczególnie, jakbyś miał kurwa kogoś takiego jak Książulo, to już bym wolał zrobić kurwa kolejnego kebaba. Już bym wolał powiedzieć, mówię, stary, sorry, chcę, żeby wyszło tak jak powinno, więc kurwa zrobić jeszcze jednego. Możesz poczekać chwilę, myślę, żeby nie było większego problemu, więc przeciwnie by był props za to, żebyś chciał pokazać tak jak wszyscy dostają. No giga chujowo, no sorry. Bo te dwa, które ziomal nam przyniósł, są takie same. Pierwszy gryz, tak samo kolejny, sama pita z sosem i z... Normalnie sobie by zrobili od nowa, a tamte zjęliby sami lub wyjebali, no właśnie. Warzywami, trzeba się przez to przebić. A bo chociaż, no kurwa, chociaż trochę się usprawiedliwić, no ja pierdolę. Dużo chyba tego placka jest, co? Jest dużo placka, jest dużo warzyw, jest mało mięsa. Ale ogólnie trafiłem na to wieprzowe, dosyć mocno przyprawione. Ponownie takie orientalne lekko klimaty są, ale jest lepsze, jest bardziej soczyste. Lepsze mówię od ostatniego wieprzowego kebaba, jaki jedliśmy, czyli harem w Mielnie. To uważam, że lepsze, ale ogólnie do tego mięska tutaj jest biednie. Dla takiego klienta, powiedzmy, randomowego, nie? Jeśli chodzi o warzywa, no to co? Sałata, cebulka czerwona, pomidor. Bukiet jest okej, nie ma tutaj tanizny, nie ma wpychania kapusty, do której oczywiście nic nie mam. No ale powiem ci, że mięsa jest tu bardzo mało. Jak za 28 zł. Spoko jest. Ja się dziwię, że kurwa na przykład na jakichś kepsach i tak dalej, że oni aż tak bardzo żydzą z tymi składnikami. W sensie, no kurwa, to jest jedzenie. Na jedzeniu masz gigantyczną przebitę, mimo wszystko. Ja wiem, że lokal i wszystko kosztuje. No ale im lepsze jedzenie zrobisz, im więcej będziesz miał składników, tym więcej będziesz miał klientów, więc normalne jest to, że będziesz więcej zarabiał. Nie wiem, ja nigdy nie prowadziłem tej restauracji, żeby nie było, nie? No ale no, często robię jedzenie, czy tam nawet moja Kubita robi, a ja kupuję składniki, niech tak będzie. Ale no też bardzo często jem na mieście, nie? Leni, dziękuję serdecznie za Prima. No i widzę, ile mi wychodzi za zakupy, gdzie też mam dobre składniki, a widzę, ile wychodzi na przykład w restauracji, nie? To jest gigantyczne. Gigantyczna przewita, omijając fakt, że oni biorą hurtowo, nie? To jest ta wieprzowina, fajnie jest to przyprawione. Jest cały czas tosty. Nawet jeśli, to jak zrobię se kurwa tosta, zajebistego, to za tego tosta ja se zapłacę 2 złote, a na mieście bym za tego tosta zapłacił dychę. Ja mam trochę problem, bo ta wołowina zawsze będzie jakaś taka bardziej chyba tłuściutka trochę. Po prostu bardziej mi smakuje wołowina, no. Te wieprzowiny są tutaj takie grube kawałki i to trzeba chwilę pomielić. Kurczaka w ogóle nie lub 15, tak, no właśnie, o tym mówię. Jest naprawdę tak solidnie doprawiona. Ona w ogóle mam wrażenie, że chyba sama w sobie jest trochę pikantna. Przyprawiona jest super, ale to nadal wieprzowina i nie jest tak delikatna, jakbym chciał, żeby mięso było w kebabie. Ma elementy przypalenia, takie przyjarania, które bardzo lubię. No ale jednak wołowinka chyba, bym ci powiedział, powiedziałbym ci. Główne zarzuty, naprawdę bardzo mało mięsa za 28 zł. Raczej warzywny kebab. To jest nasz kebab, słuchajcie. Ja pierdolę. No nie, no mordo. To pita mi pękła, o Boże, kurwa. Dlaczego ci pita pękła? Pewnie dlatego, że się napierdolił 4 razy więcej minka. Giga mega rollo. No nie, no kurwa. Come on, nie no. W sensie mam wszystko. I kurę, i wieprza, i warzywa. Ogólnie nie jest to zły kebab, ale absolutnie według mnie nie jest to nic wyjątkowego. Nie poniósł mnie nigdzie daleko. Już pomijając ten test... Nie chciałem jedzenia marnować. Zostało powiedziane, 130 gramów więcej dostaje tutaj youtuber. Pomijając to, uważam, że jest to niezłe. Pytałem również tego pana, czy... Pomijając fakt, że nawet właśnie w ogóle nie widać tej drugiej pity, kurwa, nie? Wołowina powiedział, że czasami robi. Wydaje mi się, że jest lepszy z wołowiną, a może Polacy lubią to wieprzowinę. Nie wiem, o co chodzi. Ja chyba
chyba bardziej jestem team wołowina. W tym kebabie raczej nie ma nic, co by go wyróżniało na tle innych kebabów ogólnie. Sos łagodny jest taki sobie, mało wyczuwalny. Ten ostry gdzieś delikatnie pali, więc za to powiedzmy plus. No nie będę szył, no nie jest to nic wyjątkowego dla mnie. Bez mola, no ja wiem, że oni by bardzo chcieli, już przecierali szybkę i tak dalej. Ja nie będę kłamał, no dla mnie to jest po prostu okej kebab. Ale okej, no nie wiem, czy okej jest za 30 zł taka pita, w której jest bardzo mało mięsa, no też nie do końca. Widzicie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że inne kebabownie wezmą to sobie do serca. To jest taki mój apel. Jeśli normalnie dajecie kebaba, który waży 450 gramów, to jak wpadnę ja, czy wpadnie ktokolwiek inny z... Dawno w opite, stare się ponoć przykleiły do poprzedniej i odrzucił i dorzucił na oko. A mówię, to jest według mnie bardzo głupie tłumaczenie. Nie w tym przypadku, kurwa, w tym przypadku powinno być wszystko idealnie. A jak jest taka sytuacja, to powinien o tym powiedzieć, kurwa. Z youtuberów, z kamerą, dawajcie to samo, bo widzicie, że tak naprawdę na tym możecie tylko gorzej wyjść, nie lepiej. Wiadomo, no są też tacy, których opinie da się kupić. Naszej się nie da, no i pokazujemy wam jak jest. Jest okej, okay, ale nic więcej. I w sumie nawet nie wiem, czy okej. Okay. Tak jak mówię, mało mięsa, 28 zł, bo ja patrzę na tego, a widzę tego, którego ty masz, już troszeczkę mi się miesza. Tak sobie. Ale to nawet jak to wygląda, zobacz. Pierwsza różnica, no to zobacz, co tu się dzieje i w ogóle wielkościowo. No nie zjadłeś tego też tak dużo, żeby był o tyle mniejszy niż ten, którego dostaliśmy my we własne ręce. Doprawienie mięsa mi się bardzo podoba, delikatnie pikantne, przede wszystkim to, co robi tutaj wielką różnicę, no to na pewno waga tego kebaba. Nie wiem, czy to miało wpływ jakby, chociaż ten nie był tak naprawdę zawinięty, ten jest mięciutki, ten jest mniej przypieczony niż ten, który przyniósł nasz tajny agent. Rzeczywiście widzimy, że ten kebabik jest mocniej spieczony. Akurat jak jest mocniej spieczony, to lepiej mo. Nie wiem, czy na tego tak uważali. Ja na ryby bym poszedł, człowieku, pan jedzie na ryby. Jak jest taki kebabik, którym jest chrupiąca pita, to gigasztosik. Miłych połowów. Nie wiem, czy na to specjalnie zwracali uwagę jakoś, żeby na mnie przybiec tej pity, no ale to gołym okiem mi się tutaj narzuca. No i wielkość, tak naprawdę one no tutaj smakować będą tak samo. Gość już przegrał w momencie, jak mówił o myciu szybki na naklejkę. Tam widać, jak książula skręca, jak on to mówi. No kurwa, ja się nie dziwię, nie? No ja pierdolę. To jest tak samo, jak któryś z was przychodzi i się pyta, czy może dostać moderatora. No kurwa, no nie. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Jak się pytasz, czy nawet dostaniesz kurwa naklejkę, to z buta jej kurwa nie dostaniesz. To na milion procent jestem pewien. Tak u książyla to będzie dziać. To jest tak samo, jak jest u mnie. Nigdy nie dam moderatora osobie, która o niego prosi. Tutaj jest tylko dodatkowa rukola. Jeśli miałbym wydać na kebaba 30 zł, no to tego mięsa w tej picie normalnej dla zwykłego klienta chciałbym po prostu więcej. Dobrze? Ale jest tego, chłopcie, tego jest. Ale czemu nie lepszego? Ale kąsające jest to mięso, mocno, jest mega przyprawione. Takie, że takie, że rzeczywiście te przyprawy na gardle zostają. Jest bardzo intensywne to mięso. No i powiem wam, że podoba mi się tutaj bukiet tych warzyw. Kurwa, meszu, witaj, witaj, siema. Oczywiście jest spoko. Tej rukoli też jest niewiele tutaj dane, więc nie czuję tego gorzkiego posmaku. Ale te sosy są bardzo delikatne i giną gdzieś w całym tym przyprawieniu tego mięsa. Głównie najmocniejszym smakiem jest tutaj właśnie ta przyprawa mięsna. Nie jest to taki kebab, który wyróżnia się... Ale bym nie chciał dostać moda? O. Jakoś specjalnie ponad inne. No może w tym mieście, bo tutaj tak naprawdę nie zrobiliśmy dogłębnego researchu. Może a Vipo mogę dostać? Znaczy, aktualnie na takie zapytanie się, co możesz dostać, to możesz co najwyżej bana na łeb wyrwać, jak chcesz, jak poprosisz ładnie. Jest tutaj to mięso najlepszym, ale no, jeśli chodzi o taką skalę Polski, no to jest to taki zwykły kebab z bardzo, bardzo, bardzo mocno przyprawionym mięsem. Tak jak właśnie w Mielnie miałem ten problem, że to mięso w tym kebabie trochę smakowało. My też mieliśmy tego jednego kebsa, co z Szymkiem jadłem w Lublinie tam właśnie, tego co najgorzej było oceniane. Ja pierdolę, to mięso było tak suche i tak kurwa przyprawione dziwnie. Jak taka pocięta karkówka z grilla, no to tutaj jest ono dużo bardziej delikatne, to trzeba przyznać. Milej się to je po prostu. Nie mamy wrażenia takiego pociętego kotleta w placku. Szkoda, że nie trafiliśmy na wołowinkę, bo bym chciał jej spróbować. Może ona by tutaj coś zamieszała, wprowadziła coś, co jakkolwiek by wyróżniało ten kebab. Kurwa, wiecie co, mi się też wydaje, jakby ile możesz wymagać od dania, jakim jest kebab, do chuja. To jest tak proste danie, że... To też jest przemęczony już kurwa content u tego książula. Mi się wydaje, że im to już się pierdolą te kebaby. Że kurwa wszystkie im smakują tak samo. Nawet jak będzie zajebisty, to on już będzie czuł, że smakuje tak samo, bo wpierdolił ich tyle, że już mu się to miesza wszystko w głowie. A
Hop. Podsumowując, kochani, smak nie zachwycił, nie uniósł nas ten kebab. Niestety, nie tym razem. Może jak będzie wołowina. Ale tu widzę, że też już się kuleczki robią z nich. Może chłopaków. Kiedyś, może. Do tego gafa z gramaturą, niestety. Kebabownie, jeśli to oglądacie, weźcie sobie to do serca. Nie warto tak kręcić. Pa. Tak jeszcze na koniec, słuchajcie, to w ogóle jest ostatni odcinek z serii kamperowej. Niestety nasza podróż dobiegła końca. Ja nagrałem pożegnanie z wami w kamperze już, ale niestety w tym tutaj natłoku plików, kart pamięci, dysków, kebabów i tak dalej, zginęło mi to gdzieś. Więc żegnam się z kamperem i żegnam się z tą serią tutaj po prostu w formie głosowej z wami. Okej, okay. No to ciekawe. To akurat przez przypadek obejrzeliśmy ten kontent, którym byłbym zaciekawiony u niego.